Bardzo Wam dziękuję za wbicie 250 tysięcy subków. Zrobiliśmy to mega szybko i bardzo Wam za to dziękuję. Kolejnym celem jest 300, więc nie bądź obojętny, zostaw subka z dzwoneczkiem i zobaczymy, jak szybko to wbijemy. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospek. Witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Oczywiście z gościem specjalnym, czyli moim największym YouTube'owym przyjacielem. Halo. Który myślałem, że się już nie odezwie. A, bo ucięło ci. Największym YouTube'owym przyjacielem myślałem, że będziesz kaluchem. Ja tu staraj się... Dzień dobry, ja się staram nie spaść. Stary, co ty za miejsce wybrałeś? A nie, to w sumie ja wybrałem, to ty wybrałeś, stary. Jesteśmy na topie jak na czasie, stary. Na czasie, to jest numer jeden na czasie, patrzcie. No, dlatego moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby ten film był na czasie i tak jak my stoimy tutaj na wieży, zostawiacie łapy, ja was bardzo proszę o 12 tysięcy łapek i w kolejny odcinek się pojawi i będę na nim śmigał waszym pojazdem, bo chciałem jeszcze wspomnieć! Dobra, pod kontrolą. Zabiłem Spinaj się tu ponownie, a ja powiem swoją kwestię. Dawaj. Chciałem wam tylko przypomnieć, że to wy wybieracie, jakim pojazdem jadę i pod ostatnimi odcinkami bardzo chcieliście, żebym pojechał rowerem, więc dzisiaj będę śmigał rowerem, więc 12 tysięcy łapek i na kolejnym odcinku będę cisnął czymś innym. Moi drodzy, ważna sprawa, kolejny odcinek to jest finał sezonu, to jest koniec pierwszego sezonu, więc kurde, zostawiajcie te łapy, jak chcecie kolejny, nie? Tak, tak, ja to musicie dać też jakiś pomysł w komentarzach, bo na ostatni odcinek to ja muszę jechać czymś kozackie. Halo, halo, brygada, jesteście? Kto zrespił wieloryba, albo ktoś go, co się z tym wielorybem stało? To zatrzymaliście go, czy co? Ja nie chcę być konfidentem, ale... Ty, ale gramy w podróż, możemy konfić. Panna O? Aha! Panna O na rowerze, okej, okay, dobra, nie wnikam. O, z panu mamy do pogadania po nagrywce. Ty, co ja? To ten, no... Jedyny nieprzyjemny, to ty. Dobra. Chcieliś wieloryba. Ty, Kacie, taki sprzedawczyk jesteś, wiesz? Jeszcze oszukany. Kaciej też na dywanik po nagryweczce, ale teraz, moi panowie, trzeba kurde się skupić i ich złapać. Rozdzielamy się, mamy dobry start, część na Sandy i część na miasto, nie? Jasne. Dobrze, za moment tutaj startujemy z ekipką, Kali też się przygotowuje, fury są gotowe, dzisiaj Meriwether jedzie tutaj, jakiś gościu na motorku też tu jeździ, chyba na skuterku ktoś jeszcze jechał. A nie, wydawało mi się, lecę tylko jadę na rowerze. To dobra, nie... Ospano, pisz stary, startuj, zaczynamy, nie? Ja lecę w stronę Sandy dzisiaj. Gotowy? My, dział specjalny, też lecimy na Sandy. Tak? No dobra. Uwaga! Nie. Startu! Ej, Kali, a my jedziemy sprawdzić tą miejscówkę? Czy jak ty jedziesz na tym rowerze szybko? No stary, to ja jestem żołnierzem, stary! Ty, tylko źle pojechaliśmy, jedziemy w stronę miasta, ja tu skręcam stary bafron. Chodźmy górami, jadę za tobą, stary! Jak ty pojechałeś! Ja, stary, nie czekam, czekam na miejscu. Dobra, jadę za tobą, widzę cię na mapie, więc wiesz... Dojadę spokojnie. Jak widzicie, mój rowerek ma tutaj przyspieszenie, ponieważ mam stalowe nogi. Jestem profesjonalnym tutaj bajkowiczem, więc zaraz ścignę tutaj kalucha. Proszę zobaczcie, kaluch tutaj jedzie i zaraz będzie miał dziwko. Jak tutaj wjadę w niego na rowerze? Kali, jestem za tobą, byku. O nie! Nie no, niestety mój rowerek przy piasku troszeczkę zwalnia. Ej, nie wiem jak to jest możliwe, jak jadę na rowerze stary i umiem wjechać tak szybko pod górę, a ty jedziesz 200-kilowym motocyklem, nie? I walisz. Ty masz stary jakieś cheaty. Jakieś cheaty masz, ale backflipa nie strzelisz ty. Mogę spróbować, ale musisz mi dać rampę. O, tu coś jest. Patrzysz za tą górkę? Patrz za tą górkę, co teraz jadę, patrz. Nie zrobię. Padłem stary. O kurde, dobra, nie zrobię. My już jesteśmy prawie, że na miejscu. Dobra, to było głupie. Sprawdzimy jeszcze chatę Trevora i może Onilów. Ja się na Blink County przejadę. O kurde. My z Kaciosem będziemy stać na sklepie na 60. O kurde, to było dobre, co zrobiłem teraz. Ty, a ty tędy dojedziemy do altruistów dosyć szybko? Tak mi się wydaje, ty. A czekaj, bo tu są lości na prawo, co nie? Ta, no, ale tak, lości tak. To nie. W sensie, w losach ich na pewno obóz. Nie będzie. Wiem, ale chodzi o to, że mieliśmy obóz i generalnie zaraz będziemy mieć tą drogę tutaj, co nie? Mm-hmm. Panowie, my dojechaliśmy właśnie do Sandy Shores, jesteśmy teraz przy chacie Trevora i sprawdzamy ten teren. W ogóle z tym moim szybkim jeżdżeniem wiąże się takie ryzyko, bo jeżeli raz coś przywalę, to mogę zginąć i będę miał po pościgu, więc muszę naprawdę uważać. Mam go! Gdzie? Blaine County, taki, no, a la Polonez. Taki Opel bym powiedział, 1.6. Okay. Blake County? Gdzie jest Blake County? O Jezu, to jest ta wieś taka. To jest tam, gdzie był ten taki Farma Onili. Grapsid, okej. Okay. Ty, to jest... To oni mogli faktycznie...
Poruszamy do Onilu. Jeden gość jest w dwuosobowym aucie. O kurde. Ty, ale mi się nie wydaje, żeby byli w takim razie tam, gdzie my chcieliśmy jechać. A, pardon, nie. Dwóch chłopa. Okej. Okay. O kurde, tak po drugiej nieudolnie jesteśmy. Trochę. Spadają. Tak, spadają. Może jestem obok ciebie. Kalin, dobra, jak jesteś, to dobrze, oni mnie będą próbowali powinąć. Jak już raz próbowali. Wysiadł. O! Nie, co jest? Mnie. Co się dzieje? Co się dzieje? Mają naszego chyba. Mają naszego. Porwali policjanta! O kurde! Szybko, łapcie, jedziemy. Ale to, czekaj, to... Nie otwieraj ognia, czekaj na posiłki. Ale porwali nam Razera! Ale to dobra, nic. Ale jak sam jest, nie mamy jest, to kontrolujemy sytuację. Szybko dojedziecie. Jest jeden na jeden, mam z nim. Półtora kilometra. 500 metrów. Chłopaki, jeżeli go złapiecie, to możemy się wyhandlować. Kurde, ale sytuacja, teraz wszystko w rękach to naprawdę dzika, który tam nie spierniczy, a jak spierniczy, to będzie mieć trochę problem z potem odzyskaniem tego gościa i będziemy musieli się targować, tak jak my się z nimi targowaliśmy. Ale jest niezła akcja. Dobra, jestem. Gdzie oni? A tutaj stoją, o kurde, ale jaja. Dobra, wjeżdżę do nich z pukawki, chłopaki. Dobra, ej, kompania, bo oni mają naszego, co nie? Więc jakoś rozstawmy, a gdzie ten drugi? Był z nim ten drugi, w aucie jest. A tam siedzi w tym radiowozie? Tak, ukrycie w radiowozie. Aha! Jak przyjechaliśmy, to obydwoje wysiedli i po prostu celowali do nas. Generalnie, no jakbyśmy dobrze to zrobili, to możemy ich rozstrzelać, ale też nie możemy tak zrobić, bądźmy fair. Celują do naszego. Właśnie, ty babo, może tam obiegnij dookoła, tak z góry w razie W. Dobra. No, może zdesantować. Bo cię nie widzą, tak w krzaki wejdź czy coś. Patrzą, jeden może patrzeć z auta i słyszałem, że mają... No. Ej, czy mają ładunek na tym aucie, czy mi się wydaje? No właśnie tak, nie wygląda. Wiem. To jest chyba ładunek na aucie. Nie, to są diody, myślisz? Bo tam po prawej stronie też jest, no. Ładunek. Nie, ja widzę tutaj ładunek. Ostek. Ja też widzę tutaj ładunek. Z której strony? Od przodu jest. Od strony maski potwierdzam, że jest tak. To ładunek. Skoro tak. Złodziej siedzi w radiowozie, to można strzelić ładunek. To jest na pewno ładunek? Bo mi to wygląda na jakiś ten... To jest ładunek. Właśnie tak, wygląda, nie? Tylko skąd by mieli ładunek? Dobra, no jestem schowany w krzakach. No właśnie nie wiem skąd i o to chodzi, że to jest niemożliwe, może to zatrapa. Przybliżyłem właśnie, to jest po prostu światło. No dobra, niech ale będzie. Ale mi się wydaje, że to jest to urządzenie, co mierzy prędkość. Nie wiem, jak się to nazywa. Speedometer? Fotoradar. Prędkość namierz? Radar! Radar, właśnie o to chodzi. Rajzol jest w krzakach, widzę. Odjedźcie na jakieś 500 metrów, żebyście ich widzieli, ale żeby oni was nie widzieli. Proszę, bo zaraz kropną dzika. Ospek, chodź ze mną na dół, proszę. Rozpoczęły się negocjacje, na których udało mi się wynegocjować dla nich pojazd. Sami zobaczcie, co dostaną. Myślę, że da się zrobić. Ja za chwilę tutaj wrócę, przyjacielu. Lecę załatwić tutaj... motocykl. Załatw motocykl. Wezwę sobie jednego policjanta, żeby mi tylko pomógł i dostarczymy tutaj i ja zaraz będę, dobrze? Dobrze. Więc mój tutaj przyjaciel będzie dalej z wami gadał, wracamy do was za 30 sekund. Dobrze. Ej, dobra, słuchajcie. Bo dogadałem się z nimi tak, tam drugi Kali z nimi negocjuje. Niech jedna osoba tutaj, co jest w tym aucie, wysiądzie. Dajcie mi skuter z terenowymi oponami, bo będzie wtedy wyglądał, jakby jeździł w tereny. Oni chcą terenowy pojazd, motocykl, więc dostaną terenowe skutery. Pomóżcie mi? Zrobić ci terenowy skuter, tak? Tak, więc czekam na dostarczenie i tam lecimy. Niestety na skutery nie chciały wejść terenowe opony, więc musieliśmy dać im kłady patrolu słonecznego, które bardzo wolno jeżdżą. Już jadę. Sprawa była taka, że no jesteśmy tutaj komendą policji, a nie salonem samochodów, więc generalnie zagadaliśmy do ratowników i ratownicy użyczyli nam właśnie takich terenowych pojazdów, które możecie sobie pożyczyć. O kurde. Dwóch chyba przebiły się opony, no. Spokojnie, mam tutaj zapasówkę, już wymieniam, nie przejmujcie się. To ja pójdę jeszcze tylko dać znać, że macie 20 sekund, jak stąd odjedziecie, wsiądziecie i ten, dobrze? Bo nie przekazałem tej informacji. Panowie, ogar, panowie, słuchajcie. Tak? Mamy, jak wsiądą, to mają 20 sekund. Pamiętajcie, 20 sekund, ale możecie się tak rozstawić, żeby was nie widzieli i ktoś ich śledzić w razie W, co nie? Może. Wszędzie są kolczatki. Mają 20 sekund, jak odjadą, więc pamiętajcie. Dobra, chłopaki, fokus, bo oni już zaraz będą odjeżdżać. Tylko oni jak wzięli te offroadowe pojazdy, w cudzysłowie, to będą jechali raczej offroadem, nie pojadą po drogach. Stary, daliśmy im najbardziej gówniane kłady, jakie wiem są. Wiem właśnie! No. Ja nie wiem, jak to przeszło, czemu oni się zgodzili. Stary, a wiesz, jaki miałem plan?
Tylko to nie wyszło, bo chciałem... Krowa na... idzie ty! Chciałem na skutery dać stary oponę jedną, bo się dało wymienić kiedyś, co nie? Terenową, ale niestety się nie udało. O kurde, to by już było zbyt mocno. Dzik wstał, dzik wstał. Dobra. Okay. Odjeżdżają. Odjeżdżają. 20 sekund. 20 sekund, tak? Jadą do nas, jadą do nas. Macie jakiś... Jest moje auto, dobra. Pamiętajcie 20 sekund, pamiętajcie 20 sekund. Jeden nie ma opon. Gonimy jednego. Dobra. Jo, ile kurczatek. Mamy go, mamy go! Ale, ale jest, ale powolny jest, co jest? No jest totalny. Ale to ugrałem! Ale stary, im dałeś pojazdy, czemu oni w to weszli w ogóle? No, dobra, nie ramujcie, nie ramujcie, spokojnie. Mamy jednego, zakuwamy jednego! Super. Zakuwamy jednego, macie, celuj do niego! Dobra, dajcie mu, spokojnie, spokojnie, przemyślmy to zachowanie tutaj, jak go zatrzymać. Skuliśmy jednego, opon, Kali, skuliśmy! Dobrze, ale stary, złapiemy drugiego, to jest koniec gry już definitywny, bez negocjacji. A, kto mnie przejechał? Aj, trzymajcie go, trzymajcie! Nie ospano, to byłeś ty, myślałem, że rowerzysta! Rowerzysta w skombinezonie wojskowym, dobra, łapmy ich, łapmy, skupmy się! Dobra, ruszaj! Tutaj jedzie, no! Nie, my jedziemy autostradą w stronę sklepów Paleto, ale chłop... O kurde, zaraz się zblokuje całkowicie! Widzę, co robi, widzę, co robi! Ucieka! Czekaj! Taser, taser! Taserem go, taserem! Wsiada do auta, wsiada do auta, wsiada do auta! O kurde, no teraz jest jazda! Teraz jest jazda! Wow! Jazda, 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 jazda! Z góry uciekał! Czemu chłop w góry jedzie autem? Osobowym. Wiesz, lepsze to niż tamto. Od pana uważaj. Spokojnie, stary, ja pedałuję szybciej niż ty jedziesz tym złomem. Panowie, jak dacie mi podwójny zielony opony, mamy go. Ale teraz będzie się z nim, będziemy się z nim ramować. Blokuj od tyłu, blokuj od tyłu! Wow, co się stało? Nie wiem, nie! Kto mnie zrywał? O kurde! Pośmierdzali! Przepraszam! Nie, Beżu, czemu? Przepraszam! Beżu, dlaczego mi to zrobiłeś? Nawinąłeś się! Puściła mu opona! Stary, ja widzę, jak ty jedziesz szybko. Gość nie ma jednej opony, nawet dwóch. Goni go normalnie na tym rowerze! No to zajebiście wygląda, kurde. Jest super, moi drodzy, tylko zaraz będzie się robić ciemno, więc... Puściła mu opona! Leży! Mamy go! Miał, wsiadł! Leży, zatrzymany. Ale on tam się koziłkował, dobrze, jedzie dalej chyba! Dalej jedzie! Jedzie, co jest? Nie, dobra, mamy go! Jest, leży. Wypad. Leży. Dobra, pięknie. Dobrze jest. Nie, zakończy się mnie. Panowie, zapraszam na komisariat w Sandy. Tak jest, zapraszamy na Sandy, lecimy do Sandy. Chłopaki, dobra robota dzisiaj. Tak, ja nie wiem, czy oni w ogóle ukradli jakikolwiek hajs, nic, nie? Nic, stary. Zarobili mniej ode mnie i od Walusia, sukces. O kurde. Ale nie, wiecie co, oni porwali się z motyką na słońce, że po prostu w policjanta wlecieli, nie? No i zostali złapani, szybko poszło, fajnie poszło, było widowisko, było gonianko, były kraksy, były emocje. I była szybka akcja, stary. To jest naprawdę piękna akcja policji z Los Santos. Ale powiem ci, że pierwszy raz zrobiliśmy to naprawdę profesjonalnie. Mam takie wrażenie, stary. No stary, daliśmy im to, co chcieli podczas negocjacji. No wszystko, kurczę, że tak powiem, cukiereczek. To, co chcieli. No dobra. No ale wiesz, dostali pojazdy. To jest tak naprawdę... Zgodziliśmy to i kafa, stary. Dobrze przeprowadzone negocjacje. To jest to, chłopie. Wiesz, co mnie najbardziej cieszy? No? Że jeżeli stary Nick na kolejnym odcinku nie pobije naszej stawki, to jesteśmy stary zwycięzcami. To prawda, pierwszy sezon należy do nas. Ja myślę, że Dzik może sporo namieszać. Kolejny odcinek będzie, moi drodzy, na troszkę zmienionych warunkach. Zobaczycie to wszystko już niedługo. Tak jest, dlatego moi drodzy, jeżeli chcecie perspektywę właśnie z ostatniego odcinka, gdzie będziemy łapać m.in. Dzika, zostawcie 12 tysięcy łapek. Pamiętajcie, wbijamy tutaj na czasie, co jest kaluchem, więc łapki bardzo dużo dają i komentarze. Wasze pomysły, czym będę gonił w następnym odcinku. Dlatego trzymajcie się, dzięki Kali i do zobaczyska na kolejnym odcineczku. Dzięki, elu. A jeżeli lubisz takie policyjne serie, to zapraszam cię na swój ostatni odcinek z GTA 5 Życie Policjanta. Dużo się działo, bo pan Masełko znowu narozrabiał. Ja